Cześć Wam! Dzisiaj zapraszam Was na kolejną wycieczkę po naszym Mieroszowie, a ściślej mówiąc o pewnych tajemnicach, które gdzieś tutaj są skrywane w naszych lasach. Takim jednym z miejsc ciekawych jest na ulicy Kwiatowej pewien kamieniołom. Na czym polega tajemnica tego kamieniołomu? Otóż, nakręcając dla Was już drugi odcinek odnośnie naszych legend tu Mieroszowa, bo pamiętajcie, że mój poprzedni film odnośnie skarbu Gauleitera jest legendą. Nie możemy tego traktować jako dogmat, jako coś, co jest już empirycznie sprawdzone, że dane trofea gdzieś tam z II wojny światowej żeśmy wykopali. Nie ma na to żadnych dowodów. Są to tylko relacje ludzi, którzy tutaj mieszkali, z którymi ja miałem styczność, a którzy w znacznej mierze już nie żyją, a którzy owe relacje, niekoniecznie mi, ale moim rodzicom, moim dziadkom, moim babciom przekazywali, a ja jako mały chłopak gdzieś tam to wszystko wyłapywałem. Taki ów kamieniołom też się pojawił w opowieściach. Ten kamieniołom dokładnie, kiedy byliśmy tutaj na grzybach, tam obecnie jest Kastalia w Mieroszowie. Ja tam swoje dzieciństwo spędziłem. No Kastali już nie ma, to jest taki ciekawy bar. Był, ale już nie jest. Ja tam mieszkałem przez długie lata i miałem bardzo fajnego sąsiada. Oczywiście nazwiska nie mogę podać, dlatego że żyją i jego dzieci, i jego wnuczkowie. Sam człowiek już niestety nie żyje. Ale my tutaj z moim tatem i z tym sąsiadem przychodziliśmy na grzyby i on opowiadał tutaj, że w tym kamieniołomie Niemcy coś ukryli. Ja wiem, że każda niemalże dziura na Dolnym Śląsku ma tego typu legendę. Natomiast z tych wielu tysięcy nieprawdziwych podań jest jakiś promil, które są to jednak informacje zweryfikowane i ludzie pewne depozyty odnajdują. Kamieniołom znajduje się w bliskiej odległości od drogi łączącej Mieroszów, ulicę Kwiatową z Czechami. I to jest też przyczynek do tego, co chciałem Wam powiedzieć odnośnie samej drogi. Otóż na tej drodze, przy tej drodze, w rowie, może 2-3 metry od rowu, mój dobry znajomy znalazł taśmę nabojową do MG42. I o ile o samym depozycie tutaj nie mogę Wam więcej nic powiedzieć, że jest to tylko gdybanie, o tyle taśma nabojowa, taka segmentowa na 50 naboi, była nawet w moich rękach, oglądałem ją. Także tutaj gdzieś Niemcy, gdzieś Wehrmacht porzucał swój sprzęt. Prawdopodobnie były to 45 rok, czyli okres końca wojny. Weszliśmy już do wnętrza tego kamieniołomu. Widzimy, że zbocza mają to do siebie, że w wielu miejscach można schować jakieś depozyty. Jeśli już idziemy tym torem myślowym, nazwijmy go życzeniowym, to rzeczywiście jest tu dosyć fajna taka niecka zrobiona, gdzie można coś schować. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Mówiąc o depozycie, no na pewno nie myślimy tutaj o sztabach złota. Nie myślimy tutaj o jakichś drogich, zrabowanych obrazach z Europy. A w małych miejscowościach, w małych kamieniołomach raczej możemy się spodziewać rzeczy, które zostały tu schowane przez lokalną ludność, dla nich bardzo warte ukrycia przed Rosjanami. Jakie to były rzeczy? Począwszy od 20-litrowej bańki wypełnionej smalcem, bo i takie zdarzało się tutaj na terenie Dolnego Śląska odnajdywać. Dla nich w tym czasie był to produkt mega ważny, wręcz strategiczny. Po sztućce, niekoniecznie nawet srebrne, ale i takie się trafiały. Srebrne sztućce, jakieś rodowe srebra,
To wszystko w małych depozytach, w takich małych, niewielkich kamieniołomach mogło zostać ukryte. I jeśli już myślimy, że tutaj rzeczywiście jest coś schowane, to raczej tego typu rzeczy. Jesteśmy już przy czole tego kamieniołomu. Jest to jego najwyższy punkt. Jego koniec, właściwie wchodzi się do tego kamieniołomu, on jest w kształcie podkowy, więc my jesteśmy na szczycie tej podkowy. To jest właśnie to czoło, które widzicie za moimi plecami. I to jest to miejsce, w którym de facto powinien znajdować się owy depozyt. Ów mityczny depozyt, który tak naprawdę jest tylko legendą. Pamiętajcie, nie piszcie mi w komentarzu, że ja tu sieję herezję. To są legendy. To są legendy, to są różne opowieści zasłyszane w moim dzieciństwie, w moim młodym też wieku. Ja przez dłuższy czas się wzbraniałem przed tego typu publikacjami, ale doszłem do wniosku, że póki jeszcze mnie miażdżyca nie dopadła, to przeleję to na taśmę. A nuż widelec ktoś temat podejmie, bo czasami z takiej opowieści dziwnej treści wyjdą czasami fajne sprawy. Tyle. A tutaj mamy kamiennych strażników skarbu, nie? Chciałoby się powiedzieć. Wyszliśmy już poza krawędź tego naszego kamieniołomu. Tam jawi nam się droga prowadząca do Czech. To jest miejsce, w którym zaczyna się kamieniołom. Jak widzicie, z zewnątrz to lepiej widać, tak? Ale jak widzimy, na zewnątrz kamieniołomu też jest teren przeobrażony. Czy jest rzeczą niezwykłą i tak naprawdę kulawy, co tu pieprzysz? Kto tu w Mieroszowie znalazł jakiś depozyt? Co ty tutaj szukasz wyświetleń? Ano nie. To tak nie jest. Właśnie, że tak nie jest. Bo depozyty u nas w Mieroszowie były znajdowane. W znacznej mierze nikt do tego się nie przyznawał, który choć odrobinę uważa się za człowieka normalnego, to się do tego nie przyzna. Natomiast ja wiem o jednym depozycie, który został znaleziony przez pracowników, przez firmę, która likwidowała stary kościół ewangelicki u nas w Mieroszowie. Może nie tyle, co sam kościół, ile przylegający do niego stary cmentarz ewangelicki. Na jego terenie to w 79 czy też 80 roku, bo dokładnie ja nie pamiętam, kiedy była ta likwidacja dokonana, ale chyba zdaje się 79 rok. I moi drodzy, oni pracowali tam takim detem. Ja tego deta pamiętam. Ja miałem kilka latek, ale pamiętam to, bo ja miałem zdjęcie w tym decie. Zaraz dojdę, dlaczego ja w ogóle miałem zdjęcie w tym decie i o co chodzi. Otóż owi pracownicy, niszcząc, właściwie równając z ziemią, stare, zabytkowe, niemieckie krypty grobowe, grobowce, natknęli się na skrzynię z pewnymi ciekawymi rzeczami. Otóż niesamowitej urody i kunszcie kufle. Piękne kufle kryształowe z takimi zamykanymi od góry pokryweczkami. One były i srebrne, i jakieś takie jakby cynkowe. Oni oczywiście wzięli to w łapę i zaczęli chodzić po Mieroszowie i wiecie, był to wtedy problem z alkoholem, więc chodzili, żeby to upłynnić i mieć za to jakąś flaszkę, jakiś samogon. Trafili do mojego dziadka i taki kufel przez pewien okres czasu u mojego dziadka był, za flaszkę. Historia z pierwszej ręki, owa skrzynia się znalazła, zapewne schowana gdzieś w 45 roku, moi drodzy, klnę się na
na wszystkie świętości, że to, co teraz mówię, jest szczerą prawdą. Jest szczerą prawdą. O ile tutaj, to możemy sobie oczywiście z góry wziąć to w nawias, że jest to legenda niesprawdzona. Nikt tutaj wykrywaczem tego miejsca nie dotknął, a jeśli nawet dotknął, to być może miał za słaby, albo nic tu nie ma. O tyle historia z kuflami, z kryształami, bo tam również były kryształy. Ta skrzynia częściowo została zniszczona, bo to dosyć agresywnie tym detem tam gdzieś podważyli ziemię i ta skrzynia się tam pokazała. Także u nas na Dolnym Śląsku były jakieś depozyty. Ja już nie chcę wspominać o lugerze, który znalazł sąsiad z działki mojego dziadka. Lata 70. A feningów w ziemi, to moja babcia jak kopała działkę, to miała cały trzosik, że tak powiem. Jest. Trzymajcie się. Także jak widzicie, złapałem je. Leśnicy przyjechali, bo gdzieś dostali zgłoszenie, że ktoś tutaj wysypuje jakieś szkła. A okazało się, że to jest leśniczy tu od nas, który dokładnie mnie zna. Chodziliśmy kiedyś razem na nagonki, na polowaniach zbiorowych. No i też się do ciekawych rzeczy dowiedziałem. Otóż była tu cała masa niewypałów, niewybuchów. Tak jak mówiłem, chodzą tu ludzie z wykrywaczami i bardzo dużo takich dosyć nawet niebezpiecznych sytuacji było, że nawet duże jakieś pociski znajdywano. Gdzieś odkopał któryś z poszukiwaczy, nie zakrył. I doszło do takiej sytuacji, że on puścił leśniczy tutaj ekipę leśną i gdzieś ten sprzęt ciężki gdzieś wyrwał, to na łychę wziął czy na coś. W każdym razie no, dotknął tego. Była sytuacja dosyć niebezpieczna. Także tutaj bez wątpienia coś się działo. Tak jak mówię, znaleziono tutaj do MG42 taśmy, więc albo to było chaotyczne porzucanie sprzętu i wycofywanie się, bo tutaj potyczek jakichś takich stricto nie było. Gdzieś tam na gaju tylko Wehrmacht się popstrykał i to wszystko. Dobra, to z mojej strony było chyba by na tyle. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego w nowym roku. W końcu nie zapomnę o tym powiedzieć. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Bo ten rok był dla mnie straszny. Nie wiem jak dla was, dla mnie był straszliwy. To co? Widzimy się w nowym roku. Ten film, albo zobaczycie jeszcze w starym roku. Pokręcę go 31 grudnia. Albo zobaczycie go w nowy rok, kiedy będzie was boleć głowa. Dobra, trzymajcie się. Cześć.